Estoy esperando una respuesta, chavos. Czekam na odpowiedź. O co poszło? Nie chcę donosić, ale Mia zrobiła coś... Dobrze, zacznijmy od tego. Przestań w końcu fantazjować. Wepchnęłaś mi mydło do ust. Zasłużyłeś sobie. Uprzedzę cię, kiedy pójdę się kąpać. Nie rozumiem. Mydło? Kąpiel? Sama wyjaśnię. Musiałam z nim pomówić. Szukałam go, to wszystko. Przyznaj się, weszłaś do łazienki. Chciałaś zobaczyć mnie nago. Nie obchodzą mnie twoje, pożal się Boże, klejnoty. Odwiedziny w łazience grożą wyrzuceniem ze szkoły. Chciałam z nim pomówić. Gdybyś wiedział, jaki numer mi wykręcił. Dlatego musiałaś zobaczyć mnie nago. Dajmy sobie z tym spokój. Widzę, że się nie znosicie. To jasne. Powody mogą być dwa. A. Podobacie się sobie. On mnie? To absurd. B. Nie znacie się. Ludzie odrzucają to, czego nie znają. Czują lęk. Mam pomysł. Zostaniecie tu. Dam wam czas na zapoznanie się. Co? Nie rozumiem. Rozmawiajcie, zadawajcie sobie pytania. Wyobraźcie sobie, że jesteście na bezludnej wyspie, tylko we dwoje. No zaraz umrę. To nie zabawa, tylko kara. Zorientowałam się. Tak, jest bardzo inteligentna. Traktujcie to jak chcecie, ale nie wyjdziecie stąd, póki nie udowodnicie, że się lepiej poznaliście. Dojdziemy tylko do wniosku, że się nie znosimy. Możemy się tu pozabijać. Musicie wiedzieć dlaczego. Możliwe, że się nie znosicie. Albo nienawidzicie. Ale na jakiej podstawie? Mia, podsunęłaś mi pomysł. Napiszecie sprawozdanie. O tym, czego się od siebie nauczyliście. Później mi je dacie. Inaczej stąd nie wyjdziecie. Nie rób mi tego. Proszę. Weszłaś do męskiej toalety. Chcesz zostać usunięta ze szkoły? Nie odmówisz mi piwa. Nie, dzięki. Więc może cygaro kubańskie. Nie lubicie mnie z Diego, a teraz taki z ciebie kumpel? Rzeczywiście, Diego za tobą nie przepada. Ale ja zdążyłem się przekonać, że jesteś w porządku. Powiedziałem ci o plotkach na twój temat. Wciąż nie wiem, z jaką dziewczyną, oprócz mi, się spotykasz. Żadnych imion. Zróbmy to inaczej. Tylko z kim głową? To Roberta? Roberta, no? Faceci nie rozmawiają na takie tematy. Przeciwnie. Zyska na tym twoja reputacja. Nie sądzę. Powiedz, z kim się spotykasz? Nie rozumiesz? Nie, to nie. Ale uparty. Ale i tak się dowiem. Muszę lecieć, taksówka czeka. Bądź grzeczna. Zostawię ci kilka groszy. Daj spokój, nie trzeba. Zasłużyłaś. Poza tym możesz być w potrzebie. Nie potrzebuję. Zaprosisz na lody swojego Kicio. Ma na imię Niko. I ucałuj go. Uważaj na siebie. Kocham cię.
Dziękuję. Cieszę się, że przyjechałaś. Ja też. Będę częściej wpadać. Mam nadzieję. Przepraszam. Dobry wieczór. Nie zna pani Nico Fibera z czwartej klasy? Oczywiście, bardzo przystojny chłopak. Mój syn. Jest pan jego mamą? Taka młoda i piękna kobieta. Syn naprawdę mi się udał. Tak? Odpowiedzialny, pracowity. Cudowny. Poszukam go. Karen, pospiesz się. Szybciej. Śliczna. To córka? Dziewczyna syna. Mam prośbę. Proszę mi pomóc. Jest takie ciężkie. Zaraz po to wrócę. Chodźmy. Przestań hałasować. Zaraz dostanę szału. Mnie przeszkadza, jak oddychasz. Skończmy z tym wreszcie. Nie znoszę cię. Przez ciebie muszę tu siedzieć. Z tego, co zobaczyłam, nie było warto. Nie widziałaś go w akcji. Jak możesz? Prostak. Zdziwiłabyś się. Trzeba było zostawić Joaquina w spokoju. Wiem, że on cię naciska. Jak to? Szpiegujesz mnie? Henry. Jak się masz? W porządku. Chciałam z tobą pomówić. Coś się stało? Lepiej będzie, jak przestaniemy się spotykać. Nie rozumiem. Zdaniem niektórych, żona dyrektora nie powinna przyjaźnić się z nauczycielem. Ktoś może to źle zrozumieć. Nie wiem, co powiedzieć. Od kiedy obchodzi cię, co powiedzą ludzie? Poza tym, to tylko przyjaźń. W tym problem. Ja... Co? Czuję coś więcej. Nico, syneczku. Jak się masz? Mam dla ciebie niespodziankę. Karen wróciła. Ja bym się mi
Żeby tylko mu nie przeszło po tym, co powiedziałam. Mój Joaquin. Fajnie jest być zakochaną. Ja też ciągle myślę o Nico. Co wy widzicie w tych chłopakach? To idioci, nie dorastają nam do pięt. A właśnie, zrobiłaś, o co prosił cię Teo? Zapomniałam. Masz tu kilka wskazówek. Widziałyście? Szybko wróciłaś. Kogo? Dziewczynę Nico. Właśnie przyjechała. Myślałam, że on jest z tobą.